Nie, no nie będziemy odpowiadać. Nawet, no, to jest, przecież chodzicie po ulicach, to widzicie, co się dzieje, nie? Nie, jestem przeciw. Przeciw? No. A dlaczego? No, nie wiem, no bo żeby korków nie było. Ale powiedziałam, że nie chcę rozmawiać. O Jezu, no dobra. Cześć, Rafał Kaniewski, witam was na kanale Co Mówią. Dzisiaj postanowiliśmy spytać się, czy w Warszawie powinno się zwężać ulicę, czy nie. Akurat jesteśmy przy ulicy Świętokrzyskiej, która została zwężona jakiś czas temu. W Warszawie trwa awantura na ten temat, czy zwężać, czy nie zwężać. Są plany zwężania kolejnych ulic. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Piszcie koniecznie w komentarzach, oglądajcie nasze sondy, które wychodzą już prawie codziennie. Rafał Kaniewski, cześć. Dzień dobry, można? My taką sondę uliczną robimy. A dlaczego nie? Nie, to jest co mówią, to jest normalna stacja. My robimy na temat zwężania ulic w Warszawie. Czy pan popiera zwężanie ulic? Iść pan tam na bankowy, tam jest taki głąb siedzi w pałacu i tam będzie, wie pan, on tam... No ale wie, ale pan jako obywatel też może się wypowiedzieć. Jak to mnie słucha? Zwężanie ulic, pozytywy? No, że Warszawa... Przejdzie się to przez usta. No, nie, no żeby było więcej zieleni, że Warszawa to nie jest autostrada, że transport miejski należy rozwijać, a nie samochody, że jest głośno, że Warszawa jest rozjeżdżona przez samochody, wszędzie są tylko parkingi. No. Takie no, lewackie pierdolenie. Przepraszam, nie mówię bardzo dobrze po polsku. A wie pani, co znaczy zwężanie ulic? Proszę. Zwężanie ulic? Że ulica jest węższa albo szersza? Od początku, bo ja nie zrozumiałam. Ulica, Daraga, tak. Może być węższa albo szersza. Tak. No i teraz w Warszawie zwęża się te ulice. Aha. I, czy pani myśli, że to jest dobry pomysł? Na Ukrainie też się zwęża ulice? Nie. Teraz właśnie jesteśmy na jednej ze zwężonych ulic w Warszawie. Ulica Świętokrzyska, proszę bardzo. Jeden pas tutaj, jeden pas tutaj. Jedni są zadowoleni, bo są ścieżki rowerowe. Ale kierowcy stoją w korkach. No i teraz w Warszawie trwa dyskusja. A po środku teraz tam jest na przykład taki pas zieleni. Tam daleko. I trwa dyskusja. Czy to jest dobry, no, czy to jest dobry kierunek, czy jest zły? Znaczy nie, dyskusja. Awantura. Trwa regularna awantura. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Nie? No teraz nie, ja tak myślę. Znaczy no, przed wojną się zwężało. Myślę, że nie, na odwrót. Rozszerza się ulice? Tak, bo za wąskie, bo Stare Miasto i to... Ja z Lwowa jestem i to... tam za wąskie drogi, to, no tak. Ale tam nie ma rady na to, żeby ich... Rozszerzyć. Tak, bo nie ma jak, bo Stare Miasto, tak. Słuchajcie, co myślicie o zwężaniu ulic w Warszawie? Bo na przykład ulica Świętokrzyska została zwężona. Nic nie przyjmuje. Nie, ludzie nie myślą, ale głosują, bo to na ten właśnie polega demokracja. Nie wiem, nie umiem, nie znam się, nie mam czasu, ale głosuję. No i to tak. Mam nadzieję, że wy tacy nie jesteście. Chociaż wątpię. Ale lepiej, żeby były... Szerokie. Tak. To dlaczego pani myśli, dlaczego tutaj jest zwężanie ulic w Warszawie? Nie wiem, żeby mniejszy aut było. No tak. Dla centra to byłoby lepiej. Lepiej? Żeby było mniejsze aut i było wygodniej dla pieszochodów. I pani się zgadza z tym, żeby właśnie tak było, czy nie? No teraz myślę, że tak. We don't speak Polish. Aha, okej, okay, dobra. Nie, jestem przeciw. Przeciw? No. A dlaczego? Nie wiem, no bo żeby korków nie było. Bo za bardzo wielki ruch, ale nie wiem. Ale jakby pani była kierowcą, to może pani myślała, że jednak lepiej szerokie ulice. Może i tak, nie wiem. Lwów, jakbyście nie wiedzieli, najpiękniejsze polskie miasto za granicą. To robiliśmy już na ten temat sondę, tak. Tą sondę możecie tu znaleźć tutaj. Tutaj? Tak. Tą sondę możecie znaleźć tutaj. No ale tak to będzie więcej deptaków, mniej ruchu. Mało jest. Dzień dobry, my taką sondę robimy. Czy pan jest przeciwko zwężaniu ulic w Warszawie? Albo za? Dobra. Spieszył się za dochodem gwarantowanym. Dzień dobry, my taką sondę uliczną robimy. Czy jest pani za zwężaniem ulic w Warszawie? Bo na przykład Świętokrzyska została zwężona. Pan przepraszam, ale nie rozumiem. Najlepszy teraz sposób w Warszawie,
jak cię chce zatrzymać policja albo cokolwiek, mówisz nie rozumieją i idziesz dalej, no nie rozumieją, nie znają, nie rozumieją i idziesz. Także dobry sposób można wykorzystać. Czyli przeciw zwężaniu. Przeciw zwężaniu. Jeden normalny się trafił, no. Zwężają. Zwężają. Też w Poznaniu? Tak? Aha. No tak, ale bus pas to jest jedna rzecz, ale chodzi, czy zwężają. Na przykład Świętokrzyska została zwężona i już nie ma tyle pasów, co kiedyś. Jak wyglądało to kiedyś. Ja nie mówię po polsku. Nie gario. Nie znają, nie umieją. Znają, nie umieją. Nie wiem, no. Jakby od was zależało, to byście zwężały ulicę w Warszawie, czy nie? Nie, no nie będziemy odpowiadać. Ale teraz przecież chodzicie po ulicach, to widzicie, co się dzieje, nie? No tutaj no, wiadomo, jaki będzie komentarz, no, że kobiety i tak dalej, to już mówiłem, to wiecie, o co chodzi. No dlatego właśnie mówię, czy to jest dobry kierunek, czy jesteście za, czy przeciw? Raczej nie, ale no, zwężanie względem czego? Poszerzaniem no, że jest chodników? No, nie, nie, no, ścieżki rowerowe się robi, jakieś kwietniki, deptak, większy deptak. No nie, ale no, ścieżki rowerowe jest fajną sprawą. Czyli zwężamy, czy nie, według was? Jakbyście... Zależy na co zwężamy. Aha. No zawsze zależy na co, zawsze zależy. Proszę pani, proste pytanie, zwężamy czy nie? Nie mam na ten temat opinii w ogóle. Nie? Ale nie. Za żadnej w ogóle? Zero przemyśleń? Żadnej refleksji? Wydaje mi się, że zwężać na pewno nie trzeba. No bo nie trzeba. I tak jest duży ruch, no to spieszę się do trasy. Ale wie pan, że Świętokrzyska była zwężona? No bywa. No i pan myśli, że to jest dobry pomysł czy zły? W tej chwili no, nie przeszkadza to. Nie? Nie. Przy natężeniu ruchu samochodowego na pewno złe. Złe, tak? No ale wtedy jest więcej miejsca na deptaki, ścieżki rowerowe, kwietniki. No zgadza się. Aha, czyli zostawić tak jak jest. No ale to chyba, ktoś chce ją rozszerzyć, ale gdzie mamy ją rozszerzać? Aha, czyli ewentualnie rozszerzać, nie zwężać. Ewentualnie. Ale to jest pan za zwężaniem innych ulic, czy nie? No nie wszystkich, takich bardziej, które są... gdzie uczęszcza dużo samochodów, to na pewno nie. Czyli Marszałkowska nie, ale Jerozolimskie nie? Też nie, 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 nie. Nie, okay. Nie wiem, nie mam w tej chwili na gorąco zdania. Wydaje mi się, że powinny być szersze, ale... Szersze, okej. Okay. Czyli nie zwężamy ulic. Dobra, nie. Dziękuję. Dobra. Ale jak najwięcej zieleni, prosimy. Dzwonimy do prezydenta, nie zwężamy jednak ulic, dobra, okej. Okay. No ale jak się zwęży, to wtedy jest na rowery miejsce, na kwietniki, na deptak. Tak, ale to jest ulica, która jest w centrum miasta, tu zawsze będzie duży ruch. Jak ją zwężą, to wtedy te samochody po prostu tutaj będą jeszcze stały w dłuższych korkach, co nie? Aha, czyli nie zwężać, żeby uniknąć korków? Moim zdaniem tak. A, nie. Będzie rozszerzyć, bo sobie korkuje wszystko, jest tłoczne. No ale jest więcej miejsca wtedy na pieszych, na kwietniki, na ścieżki rowerowe. No tak, ale jak pan zobaczy szczyt, jak wygląda wszystko. Szczyt. No korek jest. No oprócz korka, jaki tłok, jak ludzie wychodzą z pracy. Okej, okay, dobra, dzięki. No to czyli masz jakąś refleksję? A mówię, że nie masz. To jak w szkole, jak się przyciśnie, to nagle okazuje się, że ma przemyślenia, ma refleksję. A jak tak idzie, to nie wie, no. A to może ludzie nie powinni jeździć samochodami, tylko komunikacją miejską. Teraz jeżdżą właśnie komunikacją miejską, bo paliwo zdrożało. No właśnie. 80% jest zwiększona populacja, jeżeli chodzi o ludzi w tramwajach, pociągach. W Warszawie rowerzyści jeżdżą jak szaleni, potrącają ludzi, dzieci. Są groźni, niebezpieczni i uciekają z miejsca zdarzenia. A szczególnie w kaskach i w tych takich leggingsach. Na nich trzeba najbardziej uważać. Na tych takich lekkich rowerkach. Ale na ulicy tego nie widać. Widzi pan te to zapraszam rano do pociągu czy do autobusu. A, jest więcej? Tak. Dobra, dziękuję. Bo... Czyli przeciwko zwężaniu? Przeciwko zwężaniu. Okej, dobra. Pani też? Nie mam zdania. A, czyli tak jak mąż, okej. Okay. No i to było pokazane wzorcowe model pary. Mąż się wypowiada, kobieta nie ma zdania, idzie za mężem, zgadza się z nim. Tak, takie wzorce należy czerpać. My to dajemy dobre wzorce na kanale. Powiem tak, nie jesteśmy z Warszawy. No ale w ogóle zwężanie ulic w dużych miastach to jest dobry trend czy zły? Dobry trend. Dobry, tak? Tak. No ale to wtedy korki się robią. To trzeba zrobić parkingi przed centrum. Aha. Przed centrum. No ale już są niby parkingi przed centrum, no. A jednak się dalej korki robią, nie? Ale powiedziałam, że nie chcę. O Jezu, no dobra. Nie, nie jestem. Nie?
Bo jest taka koncepcja, że będzie się zwężać, będzie się robić ścieżki rowerowe, kwietniki, deptaki większe, wyrzuci się samochody z centrum. Czy to jest dobry kierunek, czy zły? Zły. Jak pan myśli? To jest dobry pomysł, czy zły? Dlaczego? Zwężanie ulic w Warszawie. Przed świętem wszystko została zwężona. Zły? Ale dlaczego? To zwęzimy specjalnie. Wszystkie zwęzimy. Zwężać ulicę Warszawy? Tak, bo na przykład Świętokrzyska, ta ulica, no ona kiedyś miała więcej pasów, nie? Nie wiem o tym, tak. No. Bo to chodzi o to, że jakby Warszawa dla pieszych, tak? Tak. Czy to jest dobre, czy złe? To jest dobre z racji pomysłu, że jakiś turyzm, ja nie wiem, coś o to chodzi, a tak to dla mieszkańców Warszawy to nie za bardzo, bo nawet wiem, że kiedyś oni chcieli tutaj jakąś płatną zonę zrobić w centrum Warszawy. Co zrobić? Że jakaś taka płatna strefa będzie. Bo będą większe korki. Mniejsze korki, tak? Tak. Jak myśli? Tak. No ale to może miasto nie jest dla samochodów. A dla ludzi też nie? No bo ludzie dojeżdżają. Ludzie siedzą w samochodach. Tak. Te samochody będą, jak będą wjeżdżać, to będą tak. No to ja tak powiem, że możliwe by to było dobrze, dlatego że jest tutaj za bardzo trudny ruch. A swojego punktu widzenia, jak wozisz jedzenie, to jest... Jak jest z racji pieszego, jakbyś jak pieszy, to jest lepsze. Ale mogą komunikacją albo rowerami. No ale wszyscy tak nie robią, a zimą o wiele mniej osób tak jest zainteresowanym takim sposobem dojazdu. Czyli no tak, bo mamy zmienną porę roku, okej. Okay. Jak się ulice zwężają. A dla ciebie to... Na samochodzie też. A, też jeździ, aha. Tylko, że nie w centrum miasta. Aha, czyli uważasz, że zwężać czy nie? Z twojego punktu widzenia. Raczej, że nie. Nie, tak? Czyli żeby zostały szerokie. No. Dobrze, czyli co? Nie zwężamy. Ścieżki mogą być, ale obok, no. A nie zamiast dróg, no. Okej, okay, czyli pan myśli, że to nie jest dobry kierunek? Nie, zwężanie nie. Halo, Rafał? Nie zwężamy! Nie zwężamy, zostawiamy szerokie ulice. Tak, no, to na razie. Cześć. Duża część mieszkańców Warszawy stwierdziła, że jednak należy zostawić ulice szerokie. Nie chcą zwężania ulic, ale też dużo ludzi powiedziało, że chce zwęzić ulice. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Piszcie w komentarzach i pamiętajcie, prawie codziennie wychodzą nasze sądy. Oglądajcie, lajkujcie, komentujcie. Rafał Kaniewski, cześć.